Cześć, mam dzisiaj dla Was strasznie dużo gadżetów, ale wszystkie na czasie. Zimy w tym roku co prawda prawie że nie było, ale jednak co najmniej kalendarzowa wiosna nadciąga. I mam coś dla Was do pozimowego mycia auta. Do wyboru kultowy wosk w dwóch odmianach dla ciemnych i jasnych lakierów plus akcesoria oraz aktywna piana do mycia auta. Szczegóły techniczne znajdziecie na stronie, link do ofer znajdziecie w opisie do tego filmu i przypominam, z jednego konta Allegro można kupić w każdej z tych ofert tylko jeden taki przedmiot lub zestaw. Cześć, witam serdecznie. Jak wiadomo, błędy się zdarzają, nie myli się ten, kto nic nie robi i tym razem pomyliłem się ja. W tym miejscu kiedyś stał Honda Civic Type R, UFO tak zwane. Samochód był, ale niestety nie miałem włączonego mikrofonu. Mój błąd. Tym razem mikrofon jest włączony, nie ma samochodu. Wybaczcie mi to na wstępie. W ciągu dalszym tego filmu zobaczycie oczywiście samochód i mnie mówiącego nieco ciszej niż zwykle. Obiecuję, więcej takiego błędu nie popełnię. Miłego oglądania. Niektórzy mówią UFO, ja tak nie mówię, nie wiem, chyba z racji tego wnętrza samochodu, ale do mnie to nie przemawia, więc powiedzmy, że jest to Type R FN2. Rocznik 2008, auto przyjechało z Niemiec, zakup był, uwaga, bo to może nie jest częste w salonie Hondy i nawet tutaj w okolicy, oczywiście jak auto używane, ale z gwarancją, że nigdy nie było żadnych uszkodzeń blacharsko-lakierniczych. Także zakup był, że tak powiem, pierwsza klasa i chyba w najlepszym źródle, jakim dało się go kupić. Jestem takim, można powiedzieć, typowo hondziarzem, bo to jest moja piąta Honda, jak nie szósta, już zaczynam się gubić. Miałem kilka Civiców, CRX-a drugiej generacji, Hondę Prelude czwartej generacji. I zanim kupiłem ten model, miałem szóstkę hatchbacka. No i zapragnąłem, no każdy chyba marzenie ma, każdy z hondziarzy, mieć prawdziwego Type'era, takiego prawdziwego. Szukałem siódmej generacji, oglądałem wiele sztuk, no każda była jednak no, zmęczona życie. Pojawiła się ta wersja FN2 w salonie Hondy, tutaj niedaleko w Krakowie, dokładnie w Wieliczce. Przyjechałem, zobaczyłem, kupiłem. Auto na ten moment ma 168 tysięcy przebiegu, jak go kupiłem miało jakieś chyba 125. Pierwsze miesiące euforia, no V-tech prawdziwy, 2 litry, wolno ssące, także bez porównania do tych modeli, które miałem wcześniej. Pojawił się problem mianowicie taki pierwszy. Z tym samochodem drżenie na kierownicy, jak załączał się V-tech, to już był pewien znak, że poprzedni właściciel chyba, mimo tego, że nie było może jakiegoś dzwona, no coś się działo, to coś chyba użytkownik jeździł dosyć mocno. No dobrze, no to zrobiliśmy te przeguby wewnętrzne. Uwaga, nie ma takich przegubów jakby zamienników, mamy wszystko w oryginale. Nie wiem jaki na teraz, jak wygląda sytuacja, aczkolwiek wątpię. Więc pierwsze koszta duże to się pojawiły już te przyguby wewnętrzne. No i cóż, zaczęliśmy jeździć, wszystko fajnie, pojawiły się tam jakieś pierwsze plany na modyfikację, no bo już coś brakowało, jednak nie było to, co bym chciał, na przykład podczas skręcania mocnego i tak dalej. Musiałem się zatrzymać, ponieważ pojawił się problem ze skrzynią biegów, a mianowicie pojawił się problem z drugim biegiem. Przy normalnej jeździe ta dwójka wchodziła bez problemu, tak jak i reszta biegów, ale gdy no, przyciągaliśmy na jedynce, powiedzmy, do odcięcia, no nie chciała wchodzić. Wchodziła za drugim, trzecim razem. No i co, no ta skrzynia nie chodziła tak, jak powinna chodzić w Hondzie, więc no co, musieliśmy zrobić remont. Oryginalne części tylko i wyłącznie. Zrobiłem cały remont skrzyni, przesuwki, synchronizatory, wszystko łącznie ze sprzęgłem. Nowym już. Może o kosztach. No nie było to tanie. Myślę, że na ten moment spokojnie to może kosztować w okolicach 5000 taki remont, więc trzeba się z tym liczyć. W roku 2017 w styczniu z gwarancją, pół roku gwarancji miał na podzespoły, na przeniesienie napędu. Też jest ciekawa historia, ale już pomijmy może to.
Zapłaciłem chyba 45 tysięcy gdzieś tak. One teraz kosztują trochę mniej, aczkolwiek no, za taką sztukę godną uwagi o 35 to dopiero się zaczynają. Także przedział cenowy między 7 a 8 to jest tak no 5-10 tysięcy. Jeśli chodzi o wygląd optyczny, ja osobiście uważam, że tutaj nic nie trzeba poprawiać. Nie jestem fanem spoilerów jakichś dużych, jakich ogólnych zmieniających budowę, karoserię samochodu. No, mamy przyciemnione szyby. To dodało trochę agresywności i jedyną taką rzeczą, która się rzuca w oczy, no to jest dokładka tylnego spoilera. Dokładka, która jest dosyć rzadko dostępna, trzeba trochę poszukać tej dokładki. Oczywiście są oryginały dostępne, no ale one kosztują chyba, z tego co pamiętam, około 2000. Także no, jeżeli chcemy coś takiego, a nie chcemy dużo wydawać, no to są różne kopie tego na rynku, no ale tak jak mówię, trzeba troszkę poszukać. Na początku wpadły sprężyny Aibacha, one odmierzyły samochód o 30 mm przód tył. Mamy też tutaj dystanse 22 mm przód tył, bo auto też bardzo mocno miało schowane koła, więc to nie wyglądało to dobrze, szczególnie po obniżeniu. I tak naprawdę, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to będziemy mieli wszystko. Uważam, że tutaj niczego nie brakuje. Koła mamy oryginalne 18, opona jest 225 na 40 na 18. No to są opony zimowe, więc chyba nie za bardzo nie ma o czym opowiadać. Pod maską silnik K20Z4. Znawcy Honty wiedzą, o co chodzi. Ci, co nie znają, no to 2 litry wolno sące. Tak naprawdę dużo zmian tutaj nie ma. To są takie, wydaje mi się, podstawy w tym samochodzie, żeby poczuć tak naprawdę, co potrafi ten motor, bo jednak te fabryczne jednostki, które wychodzą, one są dosyć mocno zdławione. Także na pewno zacząłem od zmiany dolotu powietrza, który mamy tutaj poprowadzony. Tutaj mamy filtr w miejscu klaksonu, także automatycznie auto dostaje powietrze prosto na filtr, jak najbardziej zimne, jakie się da. Co jeszcze mamy? Mamy tutaj zrobione, teraz nie ma jak tego pokazać, bo wszystko jest zabudowane łącznie z tyłem, ale mamy wydech 2,5 cala na jednym tłumiku komorowym końcowym, także no hałasuje tak jak powinna hałasować Honda. Popełniłem błąd, bo nie zmierzyłem auta jak było totalnie seryjne, bo po dołożeniu do lotu i dołożeniu zrobienia wydechu pojechałem na hamownię, auto mi pokazało 201 koni, 200 Nm. To są wartości fabryczne, które podają w katalogach. Aczkolwiek no, wykres miałem bardzo ładny, bo wysyłałem do kilku osób, które się na tym znają, mówią, że jest książkowy wykres, więc no, troszkę jakby przestałem się tym przejmować. No i też dostałem różnych informacji, że po prostu seryjnie te Hondy nigdy nie miały 200 koni. Fabrycznie, czy siódemki, czy ósemki, one jak pokazywały 190 koni, to było już fajnie. Także myślę, że po tych małych modyfikacjach auto ma takie wartości, jak podaje producent. Potocznie mówiąc, zastroiliśmy motor, tak? Żeby zrobić te modyfikacje, fajnie to wszystko grało. I robiliśmy to w Krakowie, pewien tutaj spec, pozdrawiam go serdecznie, to zrobił i bardzo fajnie to wyszło. Po strojeniu nie byłem na hamowni, ale myślę, że zanim ten film się pojawi, to zdążę schamować, więc myślę, że podeślę. Więc gdzieś tam w rogu pokażemy, ile to pokazało. Diametralna zmiana, także jak ktoś się zastanawia nad strojeniem Hondy, to robić, jeszcze raz robić. Mamy też tutaj kupę rozpórek, których nie widać, bo w tym samochodzie jest wszystko zabudowane. Ma to swoje plusy i minusy, bo żeby na przykład założyć rozpórkę górną, wszystko trzeba rozbierać. Ona tutaj jest, naprawdę ona tutaj jest, ale nie widać z racji tych plastików. Rozpórki mamy górną z przodu, górną z tyłu i słupków C też mamy rozpórkę. Zobaczymy, jak otworzymy bagażnik. To uważam, że sprężyny i rozpórka przód to są podstawy w tym samochodzie, bo diametralnie auto zaczyna lepiej skręcać. No mamy większe hamulce, bo to też jest problem w Typerach, czy siódemkach, czy ósemkach, one mają dosyć słabe hamulce, o dziwo. Także pojawił się komplet do zakupu w bardzo fajnej cenie, to też pozdrawiam mojego kolegę, który mi sprzedał ten zestaw. I mamy tak naprawdę troszkę większą tarczę, bo mamy 310 mm, fabrycznie jest 300, ale mamy zacisk dwutłoczkowy. Także po łączeniu z dobrym płynem hamulcowym
jest diametralna różnica w hamowaniu i to czuć bardzo mocno. To jest fabryczny, także uważam, że tam nie trzeba było nic zmieniać. Jest to auto dosłownie bezobsługowe. Jeżeli robimy serwisy, jeżeli go oglądamy, zmieniamy olej i ten olej jest, no bo w Hondzie musi być olej i to, na to trzeba bardzo uważać, bo kontrolka oleju się pokaże chyba w momencie, jak już w ogóle nie ma nic. Także to uczulam. Gdybym tutaj nie grzebał, gdybym nie tuningował, gdybym gdzieś mocno nie jeździł, to totalnie auto tutaj jeździ, nic mu się nie dzieje i myślę, że tak powiem, do końca świata można jeździć tą Hondą, nic jej się nie stanie. Ja też zakładam inne klocki, powiedzmy, tak, sportowe, także klocki jakieś 400-500 zł na jakiś fajny zestaw sportowych klocków, tarcze 300-400-500 zł, to nie są jakieś strasznie duże koszta. Bardziej części fabryczne w Hondzie są dosyć drogie. Nie mamy zamienników na naszym rynku, więc oczywiście tutaj marża jest dosyć duża, no ale czasami są sytuacje, że trzeba kupować te części. Pod moją nogą spalanie to jest jakieś 11-12 litrów i z tego jakby nie schodzę na trasie, może jakieś 10. Ogólnie po strojeniu auta, co jak mówiłem, polecam, no, spalanie spadło o litr gdzieś średnio, więc to też jest duży plus. Tak jak mówię, no, po mieście 10-11 to na 100%, jak nie 13 nawet litrów, przy takim dosyć mocnym gazowaniu. Na trackdayach to nawet nie mówię, bo to jest jakieś tam chyba wartości około 17 litrów, co uważam, że jak na dwulitrową wolno sącą jednostkę, to nie jest jakoś strasznie dużo. Przechodzimy do wnętrza i najpierw chciałbym pokazać to, czego w tym momencie jeszcze nie widać. Popatrzcie na pasy na fotelu. Na pewno to też nie jest seria. Nie, to jest seria. Pasy szelkowe, które sprawdzają się na trackdayach. Z tyłu też widać rozpórkę już pierwszą słupków C. Także jeżeli tam można zobaczyć, to można sobie oglądać. No pasy, no przydają się, tak jak mówię, do jazdy szybkie. Jest zupełnie inne odczucie w tych pasach. Czuć cały samochód, człowiek jest zespolony, zresztą jak ktoś jeździ w szelkach, to wie, o czym mówimy. Ale na co dzień jest to uciążliwe, czy to zostaje z tyłu i korzystasz ze standardowego pasa? Wszystko zostało fabryczne, no bo nie wyobrażam sobie co dzień wpinać się w szybki. Więc wszystko jest fabryczne, wszystko jest wpięte w tylną kanapę, więc wszystko jest bezpieczne i można jeździć. Zegary cyfrowe, no ja też musiałem się do tego przyzwyczaić. Nie ukrywam, że jestem fanem analogowych zegarów. Już tak się do tego przyzwyczaiłem, że jak wsiadam już do starszego samochodu, nie wiem, do starszej Hondy na przykład, to już mi brakuje tej choinki całej. Kierownicy, którą bym chciał zmienić na sportową, ale trochę nie mogę, bo mam tu sterowanie radiem, które jest wygodne, no i mam sterowanie tempomatem, którego używam bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Typer, tak? Także mamy tak, mamy gałkę, mamy oczywiście znaczek z numerem seryjnym, także to jest coś oryginalnego, w każdym samochodzie oczywiście jest inny, no bo to inny model. Kolorystycznie też jest to wszystko dobrane w miarę fajnie, tak jak i fotele, obszycia, drzwi. No, bardzo ładny zestaw kolorystyczny, jarcerka nawet na podłodze jest w odpowiednim kolorze, więc to wszystko naprawdę bardzo sympatycznie wygląda. Jedyny element, który jest porysowany, to jest to szkło przed tobą, szybka, która, nie wiem czy ty widzisz, że ona jest porysowana, ale ja pod tym kątem to widzę, więc pytanie, czy tobie to przeszkadza i czy to widać z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy tego nie widać, aczkolwiek no poprzedni właściciel musiał po prostu to czymś przecierać, to jest bardzo delikatne. Mhm. Ja od początku to oczywiście ścieleczki z mikrofibry i w ogóle wszystko, żeby tego nie porysować, ale to już tak było. Z mojej perspektywy tego nie widać, więc to jakby nie kuje mi w oczy, ale faktycznie ze strony pasażera widać to dosyć mocno. No to się po prostu łatwo rysuje. Ale okej, no jeden element, ale cała reszta wygląda tak, jakby to dopiero co wyjechało z salonu. Jeśli chodzi o otworzywa, no to tutaj jest w miarę miękkie, muszę oczywiście macanie zrobić i to tworzywo naprawdę do samej szyby, a ta szyba jest daleko, więc tutaj ktoś nie poskąpił, jest tego tworzywa dużo. Tutaj przechodzimy oczywiście do twardego, to też się ugina, więc tutaj jest parę takich płatów na drzwiach. Mimo że wygląda identycznie, to jednak tutaj już jest twarde. No i podłokietniki, twardziutko, lepiej. No i tak, zaliczone, tak? Było macanie. No jest to Japończyk, ale przede wszystkim, no tak, ale przede wszystkim, czy podczas jazdy to się odzywa, to trzeszczy? Tak.
trzeszczy, ale z racji tego, że mamy troszkę inne sprężyny, mamy rozpórki. Po założeniu rozpórek auto zaczęło się odzywać dosyć mocno, jak i z przodu, jak i z tyłu. No jest to znak, że auto jest spięte mocno, więc dla mnie... Ja lubię ten klimat, lubię jak to wszystko troszkę trzeszczy, jak jest auto twarde, i więc mi to zupełnie nie przeszkadza. Aczkolwiek plastiki zaczęły się odzywać po założeniu rozpórek. Ale takie parkingowe macanie w ogóle nie pozwala mi tutaj wyrokować, że to jest auto głośne podczas jazdy, bo wszystko się trzyma w miarę. Pewnie. Bardzo często jeżdżę bez radia i bez czegokolwiek grającego, bo lubię po prostu słuchać sobie auta. Dobra, podsumowując wnętrze i abstrahując od tego, co zrobiła Honda, to co ty tutaj zrobiłeś w środku, naprawdę prosi się o komplement. W środku jest absolutna fabryka, wszystko czyste, lśniące i pachnące. Ten bagażnik jeszcze ma resztki funkcjonalności. Powiem tak, ostatnio wiozłem dużą walizkę, więc jak troszkę pogłówkujemy pod jakimś kątem, ona wchodzi. Kilka w środku walizki się przydaje. Tak, ale też fajnie jest, że ten fotel się składa bardzo mocno do przodu. Mhm. Jak fotel pasażera go troszkę przesuniemy, to jest płaska podłoga i można wrzucić. No ja nie ukrywam, nie wożę walizek, bardziej wożę opony, felgi i to się sprawdza. Nie ukrywam, że to troszkę utrudnia jakieś tam użytkowanie, ale na tyle tak, że rzadko wożę cokolwiek, że naprawdę ma to działać, tak? Ma to jeździć, a bagażnik zostawmy sobie tam w innym samochodzie, jak będzie jakiś daily, może coś będziemy myśleć. Auto twoje. Z tyłu jest dosyć specyficzna widoczność, bo nie dość, że masz szybę podzieloną na pół, to dokładnie. Jeszcze dolna szyba jest podzielona na pół belką, tak. Więc obraz z tyłu jest w sumie... Niektórzy mówią, że lubią robić wszystko od razu. Są też osoby, które lubią coś po kolei sobie montować. No ja z racji tego, że u mnie to właśnie było po kolei, to czułem tą różnicę. Jakby chciałem brnąć dalej w te zmiany, bo tu oczywiście troszkę auto dostało te sprężyny, rozpórkę, pojeździłem chwilę, no kurczę, no jeszcze czegoś brakuje, jeszcze. Więc te zmiany są naprawdę odczuwalne. Więc jeżeli ktoś mnie pyta właśnie, czy warto cokolwiek, to tak, jak najbardziej. Sprężyny i rozpórki w tym samochodzie to jest moim zdaniem podstawa, jeśli chodzi o modyfikacje na dzień dobry. No bo jednak faktycznie to zawieszenie fabryczne na fabrycznych sprężynach, no kurczę, nie sprawdza się. Strasznie łupie po samochodzie czuć zupełnie różnicę już po tych sprężynach, nie? Byś miał z tego auta zabrać parę rzeczy do kolejnego swojego auta, to co byś... Zabrałbym tą pewność prowadzenia. Pewność prowadzenia to by była podstawa. Chciałbym się trzymać tego samochodu jak najdłużej. To jest ostatni Typer z wolnosącym motorem. Może nie nazwałbym tego kultem, no ale te motory, co tutaj są, co jest złożone tutaj do samochodu, no jest to kultowy jednak motor chyba. I on już miał w tyle konfiguracjach jest na świecie i turbo, i kompresory, i wolnosące, więc charakterystyka tego, pracy tego motoru, no to jest coś wyjątkowego. I jak ktoś jakby pozna Hondę z tej strony, to ciężko znaleźć to w innym aucie. Są wady. Znaczy tak naprawdę to ta wada, no to głośny wydech, który gdzieś jak jedziemy dalej, to już troszkę, że tak powiem, męczy głowę. No tak, ale to trzeba wkręcić na... Ale pięknie, że strzela. Tak, no jest ustawione, że sobie tam strzela z wydechu. Tak jak mówię, no jest to trochę męczące, no bo tak, no im jedziemy szybciej na autostradzie, ten wydech jest głośniejszy z racji obrotów, nie? Więc to czasami jest męczące. No i tak jak mówię, no trochę brak tych multimediów fabrycznie, no bo można to zmienić, ale tak mówię, jakbyśmy się patrzyli na to, co fabryka wypuściła, to trochę tak, to więcej chyba się nie mogę niczego doczepić do tego samochodu. VTK mamy troszkę obniżonego, bo on fabrycznie włącza się na 5500 obrotów, on tutaj jest ustawiony na 4700.
z racji tego, żeby mieć jakby no szybszy dostęp już do tego VTK, no bo na VTK dopiero dostaje tego drugiego oddechu. Tak. Skrzynia jest króciutka, główne przyłożenie jest jeszcze krótsze podejrzewam niż w siódmej generacji. No, zależy od skrzyni, bo też tam były JDM-owe i tak dalej, tego jest strasznie dużo, ale jakby porównując takie powiedzmy Typery europejskie, no to to jest główne przyłożenie jest troszkę krótsze. No z racji tego, żeby ten Typer nadążał za siódemką, no bo jednak ta waga jest spora różnica, więc oni tak to zrobili. Także jest króciutka, nie? No i ta reakcja na gaz w wolnosącym motorze, no jest to nie do zrobienia w turbo. Nie jechałem turbo, które miałoby taką reakcję na gaz. Jeszcze. Skupa, na pewno dojechała do czerwonego pola, tylko że 8 szczerze mówiąc już zdjąłem nawet. Fabrycznie 8400, przepraszam, 8200, a 8400 jest teraz ustawiona, żeby odcinała, także troszeczkę wyżej. Daje dużo frajdy z jazdy, długie przełożenia, także duży zakres obrotów, więc nie trzeba tak bardzo wajchować na torach takich krótkich z zakrętami, także dwójka, trójka to jest max. Tak. Więc też tej skrzyni nie trzeba jakby męczyć i sprzęgła. Można sobie powariować na całym zakresie obrotów na dwójce, także fajna sprawa. No. Po tych 20 minutach czuję się w tym fotelu nieco za duży. Za szeroki, powiedziałbym. Mhm. Więc on oczywiście fantastycznie mnie utrzymuje w zakrętach. Natomiast myślę, że po godzinie czy dwóch już bym potrzebował wstać, się wyprostować. No i też bardzo daleko za główek, bardzo nisko za główek, więc w moim przypadku to w tym momencie głowa leci dosyć daleko. No a teraz zrobimy to w stłusie. Trzeci bieg, 50. Zazdroszczę ci, jak jeździsz tym samochodem po to. Jak widać. Nie wyjeżdża przodem, na zimówkach nawet. Dodaję mu gazu. Czuć, że ciągnie i jedzie tam, gdzie kierownicę akurat wskazuje, a nie tam, gdzie mu się chce, nie płuży, nie traci kontaktu. Fantastyczne. Trudniej. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i włączenia powiadomień o nowościach natychmiast po publikacji. Co więcej, powiadomię Cię nawet przed publikacją, bo na moim Facebooku i Instagramie zdradzam, co na kanale będzie dopiero za jakiś czas. Linki znajdziesz w opisie. Szybkie podsumowanie na koniec. Mam nadzieję, że nas nie przywróci wiatr, bo jest strasznie wiecznie. Chcę powiedzieć, że nie jeździłem co prawda Type R w fabrycznej wersji, jeździłem Type S w tej generacji, ale to, co zrobiłeś z tym samochodem, to jak on chce skręcać, to jak on brzmi, jak chce się w nim wykonywać manewry, jak się człowiek cieszy, że zbliża się zakręt, to naprawdę robi na mnie ogromne wrażenie, więc wielki szacun. To wszystko naprawdę poszło w bardzo dobrą stronę i mam wrażenie, że czas i pieniądze zainwestowane w to, żeby samochód skręcał, zrobił na każdym większe wrażenie niż to, gdybyś zrobił tutaj 300 koni i urwałbyś, nie wiem, 2 sekundy kolejne do setki. Wydaje mi się, że to poszło naprawdę, tak jak mówię, w świetną stronę. Dziękuję bardzo. Dzięki również. Że mogłem to auto przetestować. Dziękuję również Wam, drodzy widzowie, za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!